A gdzie masz buty? Masz przy sobie? Tak. Masz inne buty przy sobie? Tak. No co ty? Bardzo śliskie. No, śliskie masz te buty. Smaczne masz to ciasteczko. To wygląda jak płyta biurowa, Mikołaj. No. Jeżeli ktoś mi napisze, że trzeba ten, je obierać z tego. Bo to jest papier. Nie próbowałam obierać, nie da się. Nie da się? Nie da się, próbowałam. Też mnie to zastanowiło. Ale... O! Co to jest? Half price. Nie znam, ceny. Nie znam tego sklepu, znasz go? Nie, nie znam, właśnie dlatego mówię. Ale my nie chodzimy do miejsc, które nie znamy, bo tam jest niebezpiecznie. Kochani, ja nie jestem gdzie. Tam może być niebezpiecznie. Nie. Dla, chyba dla budżetu naszego tylko. Małpens. To jest dla psów chyba, nie? Ale się śmieje. Tu jest dla chłopców. Uuu, jaka kopara. Taką koparę to nawet tata by chciał. I można nią sterować. Ja. Taką to bym sobie pojeździł. No, no, no. Może kupię synowi. Będę mógł się bawić. Mi się wydaje, że nasz syn chyba wolałby coś takiego. W ogóle go nie znasz. W ogóle. O wiele bardziej się cieszył z takiej koparki zdalnie sterowanej. No nie? No nie wiem, jak ma przez sobą mapę, to jest zadowolony bardzo. Tutaj jest ten zestaw na dole. Mhm. Linek. O, tak wygląda zestaw. 19,99, a tu są a tutaj dwie mamy... sztuki. I tutaj mamy... metrowa. Metrowa. Jakie są długości? 2 x 40, 2 x 60, 80 i 2 x 100. No i super. Wszystkie są jakieś. No, a tutaj jedna kosztuje. To są takie tanie, są te, a to są takie drogie. Coś tu mi śmierci. Odłożę mapę? Nawet nie zauważył tej małpy, że miał, kochanie. Na pewno by koparkę zauważył. Tak, ja wiem. Mikołaj, chciałbyś koparkę? Ups. Mikołaj, chcesz koparkę? Ja myślę, że kiedyś będziesz chciał koparkę, co nie? Kupimy ci koparkę. Co myślisz, na żono? O. Ono bulgocze? Chyba nie, nie? Tylko pisze, że to jest jacuzzi, nie, więc jest. Bulgocze. O, jest bulgocze. Trzymaj. Trzymaj, bo to bardzo ważne. Tutaj jest taki pstryczek. Dobrze, jedziemy. Mokrzusieńki. Będziecie się przebrać? Ja sobie tutaj popatrzę. A gdzie mam go przebrać? W łazience. No dobra. To mi go daj do wózka. Znalazłam... Jesteśmy w przymierzalni. Mortusia będzie mierzyć. Znalazłam sukienkę. Jeżeli wejdę, to pójdę w niej na randkę z tobą. Dobrze, że ze mną. Tylko z tobą. Bo wcześniej powiedziałeś, że pójdziesz z nią na randkę, ale nie dokończyłaś zdania, że ze mną. W ogóle mega ładne rzeczy, tylko już nie mamy czasu. Chyba tutaj się z siostrą przejdę. Patrzcie, jak mamy luksus. No, weźmiecie sobie Mikołaja i się przejdziecie. Do tego shorty, te takie. Oh my god! Mówię, że szurta! Jaka ładna! Martysia ładna! No, tylko ciepła. No, bo to na jesień już. Jak? Widzę dwie Marty. Nawet cztery. That's me. Jakby ma większą talię. Pepczki widać jak zawsze, ale co? Chyba tyle za mała. A ty się za moje. Przecież chubą.
Nie, chyba nie. Chociaż tu robi ładne wcięcie, no nie? Tylko tu jakoś tego odstaje. No. Chyba jest lepiej w mansardzie. Nie wiem, jakim cudem, ale mam. Już mnie rozpać. Jechaliśmy do domu. Pokażę wam tak... A wszystko pokażemy wam dokładnie na filmie osobno odnośnie lampy. Więc pojawi się w tym tygodniu, a jutro zrobimy sobie taki rozpakowanie tych wszystkich zakupów. Lubicie te filmy? Także pokażę wam, bo sztuczne rośliny z IKEA jak wyglądają, bo są niesamowite. Byliśmy w tym Half Price, też kupiłam parę rzeczy i byłam w Pepco, też coś tam kupiłam, więc jutro przygotujcie sobie już kawę, herbatę i listę zakupów, którą będziecie tworzyć. Pokażę wam, co tam się znalazło u nas w koszyku. Tymczasem Miki rozprostowuje kosteczki. Gdzieś tam. Mały człowiek. Ja się biorę za robienie pizzuni. Tak, Krzyś oczywiście dzisiaj pizzunia. Narobimy im smaka z pizzą. Może im narobimy. Może wam narobimy jeszcze smaka z pizzą. I na koniec tego vloga narobimy wam smaka. My idziemy szamać, Miki już śpi, także wieczór dla rodziców. Życzymy wam miłego, prawdopodobnie popołudnia i wieczorku. Do zobaczenia już jutro. Bye!